dobry, witam Was w kolejnym filmie Waszych pytań i moich odpowiedzi. Dzisiaj bardzo ciekawe pytanie dotyczące linii regionalnych, a mianowicie ile kółek wykonuje się na liniach regionalnych i jak długie są przerwy na tych po wykonaniu kółka. Ile kółek i ile czasu przerwy na poszczególnym kółku. Żeby to wyjaśnić, to chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, co to znaczy w ogóle kółko. I autobus zazwyczaj jeździ od punktu A do punktu B. I właśnie punkt A, punkt B, no i potem z punktu B wraca znowu do punktu A. I ten cały ciąg A, B, B, A to właśnie jest jedno kółko, czyli w jednym kółku tak jakby się zawierają dwa kursy. I jeśli mówimy pół kółka, to właśnie, że zrobiliśmy jeden kurs z punktu A do punktu B. I właśnie dlatego chciałem wyjaśnić to pojęcie, żeby też inni widzieli, o co chodzi. I słuchajcie, od czego zależą przerwy na liniach regionalnych? Moim zdaniem oczywiście. Zależą od natężenia ruchu, od dnia, tygodnia, bo w sobotę i w niedzielę na pewno będzie to inaczej wyglądało, jeśli chodzi o natężenie ruchu, od lokalizacji, w której jesteśmy, to też na pewno. I taka kolejna rzecz to od długości trasy. To jest właściwie ostatnia rzecz, która moim zdaniem, od której zależą właśnie przerwy w rozkładzie jazdy. I żeby nie być gołosłownym, czyli mówić, opowiadać, to pokażę, jak to wygląda na prawdziwym rozkładzie jazdy. Dajmy sobie na to linię 846, brygadę trzecią, rozkład powszedni, szkolny. Zaczynamy 4:40 z Bielkówka. Do Gdańska przyjeżdżamy 5:21 i tu mamy 5:45 dopiero odjazd z Gdańska. I mamy 10, 15, 25 minut przerwy. No jest to dużo, nie? I potem 6:25 jesteśmy w Bielkówku i 6:35 zaczynamy tak jakby drugie kółko. Czyli jedno kółko trwa od 4:40 do 6:25 i 6:35 zaczyna się drugie kółko, więc no prawie 2 godziny nas nie ma. Także długo trwa. I potem 6:35, 7:26, no i tu 7:02 z oznaczeniem, to znaczy, że postój pomiędzy, tak? Na przystanku Straszyn jest postój 10 minut z tego względu, bo do ronda są takie korki, że no w rozkładzie jazdy jest ujęte przerwa wyrównawcza. I właśnie od tego też zależy właśnie układanie rozkładu jazdy i przerw. No i potem mamy 7:26 i tu mamy znowu 20 minut przerwy, 7:45 z Gdańska do Bielkówka, 8:25, no i trzecie kółko 8:45. Także mniej więcej tak to wygląda, to jest do wglądu, więc możecie sobie śmiało zobaczyć. Ta linia taka to jest zmiana i tutaj zaczyna drugi kierowca. Także na pierwszej zmianie kierowca rano robi raz, dwa, trzy i pół kółka, a na popołudniu robi 4,5 kółka. Jeszcze raz policzę, żeby nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, 4,5 kółka. I też pokażę dla kontrastu odwrotną sytuację, czyli moją brygadę 8474. Zaczynamy rano 4:51 z Kolbud. W Pruszczu jesteśmy 5:34 i tu uwaga, mamy aż 35 minut przerwy, także bardzo dużo i to rano. Potem zaczynamy 6:10, 6:54 w Kolbudach i 7:11, czyli prawie 2,5 godziny na nas nie ma. No to jest dużo czasu, nie? I potem 7:11 z Kolbud, 7:54, tu mamy trochę mniej przerwy, bo ten poranny szczyt, tak jakby nie wbijamy się w te poranne korki bezpośrednio, tylko tak mniej więcej, tak? Dlatego tego czasu jest mniej, ale też intensywność rozkładu jazdy też musi być zachowana. Także tutaj mamy trochę mniej przerwy, o 8:00 z Pruszcza, potem 8:51 z Kolbud, no i o 9:34 przyjeżdżamy i znowu mamy do 10:05 przerwę dłuższą. Potem znowu robimy tak jakby kółko i o 12:05 przyjeżdżając 11:34, także też mamy pół godziny przerwy. Także to są w miarę takie fajne przerwy. I tutaj oczywiście trzeba uwzględnić, że przerwy mogą być dłuższe. Niekoniecznie muszą być pół godziny, mogą być 40 minut, mogą być godzina przerwy.
I słuchajcie, porównując już do linii miejskiej, właśnie ułożenie rozkładu jazdy na linii 191, na koleczkowo tam gdzie jeździmy, rano kierowca robi 5 kółek. Także to są linie miejskie i linie regionalne. Porównajcie sobie to. Znaczy, że nie ma zbytnio dużej różnicy. I tam w rozkładzie jazdy na 191 jest godzina przerwy. Także przerwy są w miarę podobne jak na liniach miejskich. Jeszcze tylko napomknę, u nas na liniach regionalnych czasami zdarzało się, że kierowca robił 5 kółek i robił tak jakby półtorej krótkich i 3,5 robił długich, także to się tak wymieszało. I teraz jeszcze chcę wspomnieć o tym, że kierowca niekoniecznie robi, że na rannej zmianie robi więcej kółek niż na popołudniowej, bo tu na przykład zobaczmy w tym 8-4-6 trzecia, rano robi kierowca 3,5 kółka, a po południu 4,5 kółka. A w mojej brygadzie na przykład 8-4-7 kierowca robi rano 4 kółka, a po południu robi 3, czyli mniej. Czyli to chcę powiedzieć o tym, że to nie jest zasadą, że rano robi się więcej albo mniej, a po południu więcej albo mniej. To nie jest zasadą, to zależy od czasu pracy. Także tak to wygląda. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. I śmiało możecie zadawać pytania w komentarzu albo wiadomości prywatnej.